27 lutego Kościół wspomina błogosławionego Józefa Tous i Solé, prezbitera i zakonnika. Józef urodził się 31 marca 1811 roku w Igualada w hiszpańskiej Katalonii jako 10 spośród 12 dzieci małżonków Mikołaja i Franciszki. Od rodziców uczył się żywej wiary i pobożności. W wieku 6 lat, zgodnie z ówczesnym zwyczajem, przyjął sakrament bierzmowania, a rok później pierwszą komunię świętą. Gdy miał 9 lat, rodzina w poszukiwaniu lepszych warunków życia i pracy przeniosła się do Barcelony. Tam poznał braci kapucynów i rozpoznał powołanie do tego zakonu. W wieku 16 lat przyłączył się do ich wspólnoty. W czasie formacji dał się poznać jako zakonnik pobożny, posłuszny, pokorny, skupiony na modlitwie i bardzo wiernie realizujący charyzmat. Gdy miał 23 lata, przyjął święcenia kapłańskie. Wkrótce potem wysłano go do klasztoru w Barcelonie. Cechowała go szczera gorliwość w spełnianiu posługi kapłańskiej, wielkie nabożeństwo do Pana Jezusa i Maryi, Matki Dobrego Pasterza. W czerwcu 1835 roku, gdy z polecenia władz państwowych zamknięto klasztor, wraz ze współbraćmi 18 dni przebywał w więzieniu w Barcelonie. Wtedy też rozpoczęło się jego tułacze życie. W ciągu następnego roku przebywał we Francji i na północy Włoch. W Tuluzie posługiwał jako kapelan sióstr benedyktynek o odwieczystej adoracji. Dokończył studia z teologii moralnej, uzyskał tytuł kaznodziei i gorliwie angażował się w pracę duszpasterską. W 1843 roku, po 8 latach tułaczki, wrócił wprawdzie do Hiszpanii, ale musiał zamieszkać w Barcelonie u swojej rodziny, gdyż klasztory ciągle były zamknięte. Posługiwał w kilku parafiach w Barcelonie. W marcu 1850 roku założył zgromadzenie sióstr kapucynek Najświętszej Marii Panny, Matki Bożego Pasterza. Było one odpowiedzią na nędzę materialną i moralną, jakiej doświadczyły dzieci i młodzież. Najważniejszymi zadaniami sióstr było nabożeństwo do Maryi, Matki Bożego Pasterza oraz nauczanie dzieci i młodzieży. Zgromadzenie rozwijało się bardzo szybko. Do końca życia służył siostrom opieką duchową. Ojciec Józef, gdziekolwiek rzucił go los, był wierny swojemu powołaniu. Był gorliwy i pobożny. Zachowywał milczenie, ale z wielką miłością pochylał się nad ludzką biedą, nad zdemoralizowanymi dziećmi i młodzieżą i przychodził z konkretną pomocą. Był ubogi i zawsze posłuszny władzy kościelnej. W życiu doświadczył też oszczerstw, pomówień, niesprawiedliwości i nieżyczliwości. Wszystkie upokorzenia przyjmował z podziwu godną cierpliwością. Papież Benedykt XVI, ogłaszając błogosławionym ojca Józefa, przedstawił go jako zakonnika bez skazy, całkowicie poświęconego wypełnieniu swojej misji na chwałę Bożą i dla dobra Kościoła. Zakonnika miłującego milczenie, modlitwę i kontemplację. Kapucyna pokutującego, wiernego charyzmatowi franciszkańskiemu, przeżywanemu nie swojej winy, poza klasztorem. Kapłana troszczącego się o zbawienie dusz i szczególnie wrażliwego na potrzeby dziewcząt, chorych i ubogich, posłusznego i uległego swoim przełożonym. Siostra śmierć zabrała go 27 lutego 1871 roku, gdy sprawował mszę świętą. Został beatyfikowany 25 kwietnia 2010 roku w Barcelonie. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś błogosławionego Józefa, prezbitera, do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jego modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miłosierny.